A dzień dobry, witam wszystkich serdecznie e, tak sobie pomyślałem taca, jedzenie czyli room service zaraz o tym powiem będziemy znowu karmić żywnicę. natomiast zanim do tego dojdę przechodzę na nagranie trochę zobaczycie mojej trawy, ale coś wróciło mi się e, nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo niedawno tutaj miałem drobne prace remontowe. Powstał taki beton, w związku z tym nieźle tutaj przekopałem. W tym miejscu teraz pojawiły się, nie wiem, czy to dobrze widać, takie otworki, a na wierzchu grudki. Nie wiem czy to widzicie, jest tego bardzo dużo, bo tutaj dosyć ziemia została ubita i myślę, że wiecie co to jest, to są właśnie, jest to praca drzewnic, w większości tej grudki będą to kuprolity i tak mniej więcej powstaje ta górna warstwa ziemi, czyli tak zwana ziemia humusowa. W ten sposób żołnice wynoszą i przy okazji napowietrzają sobie ziemię. Dobra, ale wracam do tematu, bo dzisiaj dwa tygodnie temu dwa tygodnie temu pierwsze odpady wyglądowały w koszach. A mnie pojawiło się tutaj sporo nieplanowanych trochę odpadów, ale zaraz wam może chociaż słówko na ten temat powiem, po raz kolejny kupujemy arbus, który no niestety nie nadaje się do jedzenia. Zobaczcie. Albo wcześniej był zamrożony, nie mam pojęcia. Po prostu na drugi dzień jest do wyrzucenia. To ostrzeżenie przed zakupem arbuzów. Ale. Dzisiaj temperaturę zewnętrzną mamy około 22 stopni. Wiem, że już krytykujecie mój sprzęt, ale... Póki co taki będzie. Od czego chciałem zacząć. Temperatura wewnątrz tych... Moich mieszanek... No nie rośnie. Czyli... Przetwarzanie tych odpadów odbywa się w sposób łagodny, bez, bez wysokich temperatur. Maksymalne kiedyś zauważyłem były około 38 stopni, i to jest jeszcze ok. Natomiast teraz, tak jak widać, to już jest część przetworzonych odpadów. I tutaj. Nie ma wysokiej temperatury, 22 stopnie. Żeby sprawdzić, na chwileczkę jeszcze odejdę, sprawdzić temperaturę wewnątrz wermy jest 23 i 4. Także widzicie w ten sposób można próbować. Tą fazę gorącą ominąć. Dlatego właśnie dokładam ziemi kompostowej, również kartonów. O, że mają tutaj co jeść, to możecie zwrócić uwagę, że jest bardzo dużo i przychodzą sobie do tej stołówki. Także dokładamy jeszcze. Dokładamy jeszcze trochę arbuza. Arbus pójdzie w pierwszej kolejności, bo to drzewnice yy, uwielbiają. Po prostu zostaje skórka. I to nie zawsze. O, widzicie, tu jeszcze z obiadu wczorajszego widocznie jakaś mąka też można spokojnie dorzucić no i nasz zakup nietrafiony arbuz arbus. Sączki z kawy po kawie I oczywiście przysypiemy to już tą przetwarzaną częścią. Dżownice, dżownice, dżownice. Sporo ich tutaj. Ale o to walczymy, żeby było jak najwięcej. I tak, będzie się wszystko przetwarzało. Pozdrawiam Was, dziękuję, że oglądacie coraz liczniej. Subskrybujecie kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia.